nowy aparat, znaczy nowy telefon, zobaczymy jak się będzie nagrywało. W końcu jest troszkę pogody, 15 stopni ciepła. Trzeba zajrzeć do tej problematycznej rodzinki. Znaczy do wszystkich muszę zajrzeć i lekarstwo powyciągać, ale szczególnie do tej rodzinki muszę zajrzeć, bo jest problem. Nie chciała mi brać pokarmu. Zobaczymy co się teraz dzieje. Czy teraz biorą? Czy dalej nie biorą? No teraz jakby się działo, ja bym chciał brać. Ale zajrzymy do środka. Może jeszcze postawić im, może wciągną. Ma być kilka dni ciepłych. To może dać radę. Od razu powiedzmy lekarstwo. Ej, wpadło. Wyciągniemy później, jak się dogrzebiemy do tego momentu. No, pszczoły siedzą na zatworze. No nie jest bieda. Nie ma biedy. I rodzinka dość w miarę. Ale ma pusto. Coś tam dopiero zaczynają przynosić. Może w połowie ta ramka zalana. Ta też podobnie. Tutaj troszkę sklepią nawet. Może faktycznie i pozostawimy. Może wciągnął sobie jeszcze. Staram się znaleźć matkę. Zobaczymy czy się uda. Może tu nie ma matki, ale chociaż jakby nie było matki, to by one troszkę tak spokojne nie były. Powinno być huczenie, huczenie. Czerwi nie ma. Tu też zaczynają sklepić. A jest troszkę zasklepionego czerwiu. Znaczy, że przynajmniej matka była kiedyś. 3 tygodnie temu. Wtedy co ja się martwiłem, bo też nie chciały brać. A spaceruję sobie. Spaceruję, także mateczka jest. Tyle się mnie martwię, bo widzę, że jest. Nie wiem, czy widać na filmie. Tutaj jest. Powinno być widać. Dobra, chowamy, żeby nie przeziemić się. Też prawie pusta ramka. Ajajajajaj. Po co było mnie żądlić? Dobrze, że tu matki nie było. Narobiłem sobie bigosów. Bo dawno żebra nie dostałem. Trochę, troszkę noszą, ale... Ale to nie jest to, co bym chciał. To powinny być zalane ramki cielskie. Może żądło wyciągniemy. I teraz pytanie do was, drodzy widzowie. Co z nimi zrobić? Zostawić jeszcze na te kilka dni ciepłych, żeby może wciągnął? Czy z innych rodzin im... Tutaj znowu pusta rama. Czy z innych rodzin im przenieść ramki pełne pokarmu? Strzepać,
pszczoły na to. Sam nie wiem. Mój całość też jest problematyczny. Dobra, to na razie kończę. Z takim znakiem zapytania, co tu robić? Takie pytanie, co to za robaczki mi się zagnieździły? Pod daszkiem. Tak wyglądają. Nie wiem, co to jest. Aby ktoś wiedział, to byłby wdzięczny za informację, czy to jest groźne dla pszczół, czy nie. Tu jeszcze przeglądniemy sobie jedną rodzinkę. Ona, moim zdaniem, ma mało pokarmu i chyba nie doleje. Taki biedniak. Normalnie słabiaczek, jak to powiedzą, że ja mam słabiaczki, rodzinki. Mnie wyglądają takie rodzinki, które szykuję na rzepak i do hodowli matek. Normalnie słabizna, co? Ledwo co to siedzą, kilka pszczółek na ramce. A powiem wam, że jeszcze mam silniejsze oprócz tych. Że te nie są najsilniejsze. W sumie, żeby sprawdzić ilość pokarmu, to aby się udało wyciągnąć środkową ramkę. I to powinno wystarczyć, nie ma co im rozgrzybywać całego gniazda. A widzę, że to jest bakwaścik i on tak anatolika i one tak nie kitują mocno, więc bez problemu się uda. A widzę, że są zalane, nie ma sensu im dolewać. Z jednej i z drugiej strony pełna ramka. To jest ramka numer 5. Może poprzenosiły bardziej ze skrajnych ramek, może coś, nie wiem. Nie będziemy dolewać. O tej porze roku staram się jak najmniej grzebać, także nie rozgrzybuję wszystkiego. Widzę, że ta ramka zalana, obok tej też zalana. Myślę, że będzie dobrze. A tak wygląda moja najmocniejsza rodzinka, jaką mam na pasiece. Bieda, co? Widać, jaka bieda? Cała powałka pszczoły siedzą. I teraz mi powiedzcie, że mam słabiutkie pszczoły do zimy. Proszę, teraz mi mówię, że mam biedę. To jeden pan pszczelarz napisał, że mam biedę w ula i czepiam się ciacha. Ja się nie czepiam kolegi ciacha, że on ma kiepsko, że kiepsko pszczelarzy, tylko po prostu nie dowierzam, że właśnie można mieć takie wyniki na pasiekach stacjonarnych. A pszczółki, jakie mam biedne, takie widać. Jeszcze tylko dogram. Urywek z faceli. Widać? No już. Widać. Pracują. Jestem ciekawy. Może piłku nanoszą chociaż. Co przyniosą? Nie jest to taka praca jak w lecie, wiadomo. Ta facelia po przymrozkach też może nie być taka mega nektarująca. No nie robi auto. Auto makro. Uczę się trochę tego telefonu jeszcze, także. Ale widać, jak pracują. Coś tam może doniosą. Liczę bardziej na pyłek niż na nektar, bo facelia po przymrozkach. Ale coś tam szukają. Widać, obnóża mają w pyłku.
Widziałem też skądś noszą żółty pyłek, prawdopodobnie z Gorczycy. Może ktoś ma w poplonie, chyba nawet wiem kto. Także tak to wygląda. Także na pożegnanie jeszcze pytanie do Was, co z tą rodzinką problematyczną robić? I w końcu pszczelarski odcinek po tym moim ględzeniu o orkiszu. No pszczółka gdzieś uciekła. Tu jest następna. Fajnie, coś tam może doskubią. Dobra, film robi się długi, więc będę kończył. Napiszcie, co robić z tą rodzinką. Zostawić im, ma być chyba 3 dni ciepła. Wciągnął to jeszcze. Teraz widać, że się zainteresowały tym inwertem. Przedtem w ogóle nie było zainteresowania. Może ściągnął, może nie kombinować, żeby tam jakiś... Nie wiem. Jedno jest pewne. Matka jest, a kiepsko pobierają. Jeszcze mam jedną taką problematyczną pod lasem, ale dzisiaj nie pojadę. Tam po prostu było dużo drzew i mogły nie mieć miejsca. Także liczę, że też ściągną. No i oby do wiosny. Jeszcze Wam coś pokażę w tym roku. No, ale to jak będę miał chwilę czasu. Na razie pędzę, bo siewy czekają.